Sprawa księcia Harry'ego przeciwko brytyjskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych dotycząca policyjnej ochrony po jego decyzji o odejściu od królewskich obowiązków i przeprowadzce za ocean stanowiła znaczący punkt dyskusji na arenie publicznej. Decyzja Rawec o odebraniu Harry'emu królewskich przywilejów po opuszczeniu Wielkiej Brytanii, a także odmowa MSW na propozycję księcia, który zaproponował, sam może ponieść koszty związane z ochroną, podkreślają złożoność relacji pomiędzy członkami rodziny królewskiej a państwem. Odmowa MSW, uzasadniona niechęcią do ustanawiania nowego precedensu w brytyjskim prawie, i ostateczna decyzja Sądu Najwyższego, która była niekorzystna dla księcia, rzucają światło na granice elastyczności prawnej wobec indywidualnych przypadków członków rodziny królewskiej. Książę Harry, wyrażając swoje oburzenie i decydując się na kierowanie sprawy do sądu, pokazał determinację w walce o swoje prawa i bezpieczeństwo swojej rodziny. Jak sam stwierdził, sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, gdzie 28 lutego równo o 12:00 arystokrata usłyszał ostateczną decyzję, która okazała się dla niego niekorzystna. Sędzia uznał, że MSW postąpiło zgodnie z obowiązującym prawem, odmawiając rodzinie Harry'ego królewskiej ochrony. Zadowolenia nie krył przedstawiciel brytyjskiego ministerstwa, jednocześnie nie informując opinii publicznej o szczegółach sprawy. Cieszymy się, że wymiar sprawiedliwości przychylił się do stanowiska rządu. Dalsze komentowanie byłoby niewłaściwe. System bezpieczeństwa ochronnego rządu Wielkiej Brytanii jest w tym względem niezwykle zasadniczy. Zgodnie z naszą wieloletnią polityką nie udzielamy szczegółowych informacji na temat tych ustaleń, ponieważ mogłoby to zagrozić integralności i wpłynąć na bezpieczeństwo obywateli, przekazał mediom rzecznik brytyjskiego MSW. Ta sprawa wzbudziła wiele emocji wśród fanów rodziny królewskiej oraz stała się przedmiotem szerokiej dyskusji na temat bezpieczeństwa, prywatności i odpowiedzialności państwa wobec osób pełniących lub pełniących w przeszłości publiczne funkcje. Pokazuje, jak ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy ochroną praw jednostki a koniecznością przestrzegania ustalonych procedur i praw. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.